Święty Mikołaj. Historia prawdziwa. Reżyseria. To piękne wybrzeże Morza Śródziemnego ma jedne z najbardziej przejrzystych wód i najpiękniejszych plaż na świecie. Jest to popularny kierunek turystyczny w Turcji. W tym programie historyk i ekspert tego regionu, dr Mark Wilson, pozwoli nam odkryć prawdę o człowieku znanym dzisiaj jako Święty Mikołaj. Idziemy szlakiem jednej z najważniejszych osób w historii, szlakiem tu i ówdzie zatartym. Ale postaramy się odtworzyć losy i dziedzictwo postaci znanej dzisiaj na całym świecie. Święty Mikołaj kojarzy się każdemu z czymś innym. To zależy od tego, czego nas nauczono albo gdzie się wychowaliśmy. Chcemy, by odkryli Państwo prawdziwego świętego Mikołaja. Mikołaja z Miry. Amerykański Święty Mikołaj wywodzi się od prawdziwego Świętego Mikołaja, ale nie powinniśmy zapominać o jednej zasadniczej różnicy. Mikołaj z Miry był autentyczną postacią historyczną, a popularny Święty Mikołaj jest wytworem rodzimej tradycji związanym ze świętami. Zaczynamy naszą wędrówkę w Patarze, moim ulubionym mieście starożytnej Turcji. Patara była portem w rzymskiej prowincji Licji. Do dziś działa tu port. W pierwszym wieku apostoł Paweł dotarł tu ze swoją trzecią wędrówką misyjną. To bardzo ważne dla naszej historii. Licja to region, który leżał w południowo-zachodniej części Azji Mniejszej. Patara była początkowo stolicą Licji, ale w 333 roku przed naszą erą podbił ją Aleksander Wielki. W 167 roku przed naszą erą Licja weszła we władanie rzymskie. Porty wybrzeża Licji miały ogromne znaczenie handlowe dla Greków i Rzymian. Cesarz Hadrian zbudował tu ogromne spichlerze do przechowywania pszenicy, która podróżowała z Egiptu do Rzymu. Rzymianie pozwolili zachować miastu niepodległość, prawdopodobnie ze względu na jego demokratyczne rządy. Jedną z pozostałości cywilizacji licyjskiej są grobowce. Może pani coś o nich powiedzieć? Grobowce można znaleźć wszędzie dookoła, zarówno wykute w skale, jak i wolno stojące. Na jednym z grobowców napisano, że jeśli ktoś spoza rodziny zostanie w nim pochowany, zostanie przeklęty na wieki. Licyjczycy wierzyli w życie po śmierci. Wolno stojące grobowce są zbudowane na podobieństwo chat z drewna. Dzisiejsi mieszkańcy tych terenów trzymają w takich chatach siano. Są one takie jak starożytne grobowce.
To ruiny latarni morskiej w Patarze, zbudowanej przez Nerona. Jeszcze do niedawna była pokryta piaskiem, ale teraz jest całkiem odkopana. Według archeologów miała 30 metrów wysokości i została zbudowana w 64 roku naszej ery, kilka lat po przybyciu na tę ziemię świętego Pawła. Dziś latarnia przypomina nam o znaczeniu tego zapomnianego miasta. Kilka lat po swojej pierwszej wizycie w Patarze apostoł Paweł znowu zawitał do Licji, tym razem jednak w okowach więźnia. W Andriakę, porcie starożytnej Miry, rzymski strażnik przekazał go na aleksandryjski statek kierujący się do Rzymu. Wrak tego statku można dziś znaleźć u wybrzeży Malty. Cesarz Neron, obawiając się wzrostu popularności chrześcijaństwa, dał początek prześladowaniom. W 65 roku święty Piotr oraz święty Paweł zostali straceni w Rzymie. Prześladowania chrześcijan miały kilka punktów kulminacyjnych w latach 60. za czasów Nerona i w latach 90. za czasów Domicjana. Kolejni cesarze usiłowali zmieść chrześcijaństwo z powierzchni ziemi. Prześladowania zaczęły się za Decjusza około 250 roku, kiedy to został stracony biskup Miry. Kilka lat później za cesarza Waleriana święty Paragoriusz i święty Leon zostali straceni w Patarze. Chrześcijanie różnie reagowali na prześladowania. Niektórzy trwali w swej wierze pomimo tych prześladowań i chcieli zostać męczennikami. Co złego zrobili ci męczennicy? Nie chcieli oddać czci rzymskim bóstwom. Około 260 roku naszej ery w tej małej chrześcijańskiej społeczności urodził się Mikołaj. Mikołaj urodził się w Patarze w połowie III wieku. Dokładna data jego urodzin nie jest znana. Pewne natomiast jest, że urodził się w greckiej społeczności. Jego imię oznacza po grecku zwycięstwo ludu. Oto dlaczego Mikołaj nie bez powodu nosił to imię. Rodzicom Mikołaja dobrze szły interesy. Handlowali z kupcami przejeżdżającymi przez miasto. Byli chrześcijanami. Mikołaj bez wątpienia w dzieciństwie słyszał o wizytach świętego Pawła. Być może dzięki Pawłowi niektórzy mieszkańcy Patary się nawrócili. Mikołaj był więc częścią raczkującego ruchu kościelnego. Ale skąd czerpać wiedzę o świętym Mikołaju? Krąży o nim wiele różnych historii. Zamieszanie zaczęło się w IX lub X wieku, gdy pewien pisarz, celowo bądź nie, połączył biografię dwóch biskupów imieniem Mikołaj, których dzieliło 200 lat. Święty Mikołaj, znany później jako Mikołaj z Miry, był często mylony z Mikołajem z Syjonu, ponieważ w życiorysach obu można dostrzec pewne podobieństwa. Mężczyzna, który poświęcił lata na uporządkowanie tych dwóch biografii, mieszka we Włoszech. Specjalny ośrodek badań w Bari został założony w 1990 roku przez doktora Gerardo Ciofari, który jest dominikaninem prowadzącym badania pozwalające nam zrozumieć, kim był święty Mikołaj. Pokazał on różnicę między świętym Mikołajem a Mikołajem z Syjonu. Odkryliśmy rękopisy Mikołaja z Syjonu.
co pozwoliło nam odróżnić go od świętego Mikołaja z Miry. Badacze z ubiegłego wieku nie byli pewni, czy Mikołaj z Miry naprawdę istniał. Trzech głównych badaczy świętego Mikołaja twierdziło, że nie ma dowodów na to, że był on postacią historyczną. W latach 80. dr Gerardo Ciofari ponownie zbadał te same dokumenty. Na ich podstawie udowodnił, że Mikołaj z Miry naprawdę istniał. Dr. Ciofari pokazał różnicę między dwiema osobami o imieniu Mikołaj wymienionymi w starogreckich tekstach. Słowo hagios oznacza świętego albo biskupa. Natomiast hosios to mnich. Możemy powiedzieć, że Mikołaj z Miry to hagios, a Mikołaj z Syjonu to hosios. Według badacza różnice między świętymi można dostrzec również w ich biografiach. Mikołaj z Syjonu wybrał się do Miry na uroczystość organizowaną przez świętego Mikołaja. To nie mogła być ta sama osoba. Mikołaja z Miry interesowały praktyczne, życiowe kwestie. Mikołaj z Syjonu był mnichem. Carol Myers od dłuższego czasu bada losy świętego Mikołaja. Jest autorką jednego z najbogatszych źródeł wiedzy na ten temat, strony internetowej Ośrodka Badań nad Świętym Mikołajem. Wokół biografii świętego Mikołaja powstało wiele legend. Przez lata się zmieniały, ale zawsze oddawały charakter tej postaci. Bez jego niezwykłych cech, takie zainteresowanie tą postacią i te wszystkie legendy, nigdy by nie powstały. Za życia Mikołaja nic o nim nie napisano. Eksperci próbują dociec dlaczego. Być może powodem była jego śmierć z naturalnych przyczyn, a nie męczeństwo. Bardziej prawdopodobne jest jednak to, że wszystkie dokumenty zostały zniszczone w epoce ikonoklazmu w VI wieku albo podczas krucjat w IX wieku. Szczerze mówiąc, nie wiemy zbyt wiele o świętym Mikołaju, ale to, co wiemy, jest pewne. Badania doktora Ciofari lepiej odtworzyły postać świętego Mikołaja. Rozróżnienie tych dwóch postaci zrodziło pewne komplikacje. Na przykład w ikonografii. W Bazylice świętego Mikołaja w Bari obrazy Mikołaja z Miry przeplatają się z wizerunkami Mikołaja z Syjonu. Ciofari sugeruje, żeby na wszelkie dowody patrzeć krytycznym okiem. Niektóre fakty pochodzą z pisemnych źródeł, a inne z ustnych. Autorzy czasem ubarwiali prawdę. Musimy odróżnić fakty historyczne od takich, które są wiarygodne w ogólnych zarysach, ale nie w kwestiach szczegółowych.
Co wiemy o życiu świętego Mikołaja? Wychował się w Patarze w chrześcijańskiej rodzinie. Podejrzewa się, że jego rodzice padli ofiarą epidemii, gdy był jeszcze dzieckiem. Ale z pewnością zostawili mu znaczną sumę pieniędzy. Wydarzeniem kluczowym dla rozwoju Mikołaja była śmierć jego rodziców, gdy był jeszcze młody. Mógł mieć wtedy naście bądź dwadzieścia kilka lat. Ktokolwiek słyszał o świętym Mikołaju, nie powinien się zdziwić dalszą częścią tej opowieści. Mikołaj był młodym człowiekiem. Nie był jeszcze biskupem ani nawet kapłanem. Szukał sensu i celu w życiu, gdy usłyszał o pewnym człowieku, który stracił wszystko. Ten człowiek miał trzy córki na wydaniu, ale w tamtych czasach ktoś, kogo nie było stać na posag, nie mógł wydać córek za mąż. Dlatego te trzy córki pozostawały niezamężne. Ojciec nie wiedział, skąd wziąć pieniądze na posagi dla córek. Rozważał nakazanie im prostytuowania się. Mikołaj postanowił interweniować. Nie chciał, by ktoś dowiedział się o jego dobroczynności, więc w nocy wrzucił przez okno tej rodziny sakiewkę pełną złotych monet. Rano pieniądze zostały znalezione i przeznaczone na posag jednej z córek. Gdy Mikołaj zobaczył, w jaki sposób pieniądze zostały wykorzystane i jaką radość to sprawiło, postanowił powtórzyć swój czyn. Mikołaj podrzucił pieniądze jeszcze dwa razy. Ostatnim razem ojciec zaczaił się, by sprawdzić, kto jest sprawcą tej hojności. Gdy usłyszał odgłos sakiewki, złapał za rękę darczyńcę. Mikołaj poprosił go, by nikomu o tym nie mówił. Ojciec zgodził się, lecz jak widać nie dotrzymał obietnicy. W końcu poznaliśmy tę historię. Pewnie zastanawiają się Państwo, dlaczego Mikołaj nie wrzucał pieniędzy przez komin. W czasach Mikołaja domy nie miały kominów, dlatego mógł on wrzucić pieniądze tylko przez okno. W historii posagu dla trzech córek można rozpoznać cechy kojarzone ze świętym Mikołajem, anonimowego nocnego darczyńcy, który daje prezenty przez otwarte okno. W późniejszych historiach Mikołaj natyka się na zamknięte okno, więc musi zrzucić prezent przez komin. Widać więc, skąd wzięły się opowieści o świętym Mikołaju. I think for that reason this is one of the stories that has become the most popular Saint Nicholas story that we have. Wielu artystów późniejszych czasów zilustrowało Mikołaja w tej sytuacji w szatach duchownego. Ale ta historia wydarzyła się, zanim został on biskupem. To przez takie właśnie błędy przekazy o świętym Mikołaju bywają nieprawdziwe. Ale nie ma wątpliwości, że w późniejszym etapie swojego życia Mikołaj został biskupem Miry. W tych czasach zadaniem biskupa było reprezentowanie społeczności w sprawach religijnych oraz świeckich. Ale niedługo po tym, jak Mikołaj został biskupem, rozpoczął się jeden z najgorszych etapów prześladowania chrześcijan. Nikomedia była stolicą rzymskiej prowincji Bitynii. Patrzymy na ruiny teatru. W 256 roku miasto zostało zburzone, ale w 284 roku Dioklecjan został wybrany na cesarza, a jeden z pierwszych jego edyktów zakładał odbudowę miasta. Nazwał je Nowym Rzymem. To tu rozpoczął się najcięższy okres prześladowań chrześcijan. W Nikomedii było wiele ważnych budynków.
które stanowiły skarby architektury w czasach cesarskich i królewskich. W 303 roku na polecenie Dioklecjana zburzono katedrę Nikomedii oraz spalono wszystkie egzemplarze Pisma Świętego. Chciał on wykorzenić z cesarstwa rzymskiego chrześcijaństwo, które poganie uważali za niebezpieczną sektę. Rządy Dioklecjana charakteryzowało wyjątkowe okrucieństwo wobec chrześcijan. Prześladowania, które rozpoczęły się w 303 roku, były skierowane w Nikomedię. Prześladowania te przybrały ostrzejszy obrót we wschodniej części cesarstwa, w Turcji, w Syrii i w Egipcie. Według tradycji Metody biskup Olimpu stracił życie w ramach prześladowań zapoczątkowanych w 303 roku, a Mikołaj trafił do więzienia. Biskup był osobą najbardziej narażoną na prześladowania. Mógł trafić do więzienia, mógł być zmuszony do ucieczki, albo mógł zostać stracony, co zdarzało się niezbyt często. Musimy pamiętać, że osoby wypełniające rozkazy niekoniecznie były gorliwymi prześladowcami. Mogły mieć wątpliwości moralne. Czerwca 313 roku życie Mikołaja znowu przewróciło się do góry nogami. Nowy cesarz wschodniego cesarstwa, Licyniusz, napisał list skierowany do gubernatorów wszystkich rzymskich prowincji, również Licji. List ten dawał wolność mieszkańcom każdej prowincji, a nawet więcej, pozwalał na wolność wyznania. Chrześcijaństwo było jedną z możliwych religii. Tym samym prześladowania dobiegły końca. List Licyniusza gwarantował wolność wyznania. Mienie kościelne zostało zwrócone. W końcu wyznawcy Chrystusa mogli wyjść spod ziemia. Cesarz rzymski sam został chrześcijaninem. Po jego nawróceniu wizja chrześcijaństwa uległa zmianie. Po nawróceniu się Konstantyna do kościoła zaczęły spływać znaczne sumy pieniężne. Wpłynęło to na rozwój sztuki chrześcijańskiej. W drugim i trzecim wieku naszej ery była ona jeszcze nieco uboga. Od początku IV wieku zaczęto inwestować w sztukę i architekturę chrześcijańską. Co widać po okazałych katedrach, z ich freskami, mozaikami i innymi dekoracjami. Sztuka ta stała na wyższym poziomie niż w poprzednich wiekach. Pod rządami Konstantyna rozpoczął się rozkwit chrześcijaństwa. Pojawiło się więcej budynków sakralnych. Po raz pierwszy chrześcijańscy przywódcy mieli takie warunki do pisania i studiowania ksiąg. Trudno jest prowadzić rozważania teologiczne w sytuacji zagrożenia życia. Ale gdy chrześcijaństwo stało się religią chronioną, rozpoczął się jego Złoty Wiek. IV i V wiek to najwspanialsze stulecia chrześcijańskiej literatury i nauki. Biskupi zyskali ogromną władzę. Mikołaj wykorzystał tę sytuację, by nieść sprawiedliwość.
O jednym z takich przypadków pisał w 583 roku kronikarz z Konstantynopola. W tej historii trzech niewinnych mieszkańców Miry zostało skazanych na śmierć. Historia o trzech posagach jest najbardziej znana, ale najstarsza jest historia opowiadająca o oficerach. Sięga ona VI wieku. Jest to najstarsza historia znana łacińskiemu światu. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w wystroju wielu kościołów, ale dziś rzadko się o niej słyszy. Historia o oficerach została napisana przez anonimowego autora około 400 roku. Historia ta opowiada o trzech oficerach, których oddziały zostały wysłane do stłumienia zamieszek we Frygii. Zacumowali w Andriakę, porcie Miry. Podczas spotkania z Mikołajem, oficerowie dowiedzieli się o zamieszkach, w wyniku których trzech niewinnych obywateli zostało oskarżonych o kradzież i aresztowanych. Gubernator skazał ich na śmierć. Usłyszawszy o tym, Mikołaj wraz z oficerami pośpieszył na miejsce zdarzenia. Przybyli w samą porę. Mikołaj odważnie zabrał katu miecz, odłożył go na ziemię, po czym uwolnił skazańców. To, co zrobił Mikołaj, można określić tylko jednym słowem – odwaga. Udał się do gubernatora, by się z nim rozmówić. Oto jego przestroga. Ty, świętokradco, uczyniłeś tak wiele złego, że nie może ci to ujść płazem. Powiadomię cesarza Konstantyna o tym, jak poważne grzechy masz na sumieniu i w jaki sposób zarządzasz prowincją, którą ci powierzono. Gubernator padł na kolana i błagał o przebaczenie. Twierdził, że dwóch urzędników domagało się od niego natychmiastowej egzekucji. Mikołaj wiedział jednak, że gubernator został przekupiony. Domagał się sprawiedliwości. Oficerowie wstawili się za gubernatorem. Mikołaj postanowił im przebaczyć, pod warunkiem całkowitego uniewinnienia skazanych. W tej historii może być nieco fikcji literackiej, ale zachowanie Mikołaja jest podobne do opisów zachowań innych biskupów w stosunku do rzymskich gubernatorów. Wielu biskupów potępiało działania gubernatorów, mimo że to od nich dostawali pieniądze, których potrzebowali. Nie wszyscy biskupi tak postępowali, ale istnieją przykłady takiej właśnie postawy. Ta historia nie jest więc nietypowa. Jakiś czas później ci sami trzej oficerowie zostali niesłusznie oskarżeni o spisek przeciw cesarzowi. Kronikarz mówi o tym, że Mikołaj pojawił się w snach oskarżyciela oraz cesarza, ostrzegając ich przed surowymi konsekwencjami uwięzienia oficerów. Cesarz zareagował na tę historię gniewem, ale też strachem. Oficerowie zostali wezwani na przesłuchania. Powiedzieli cesarzowi, że modlili się o pomoc Mikołaja. Wtedy cesarz wysłał ich do Miry, by podziękowali Mikołajowi za wolność. Dr Ciofari mówi, że spisana historia jest bezcennym dokumentem. Nie sposób spisać pełnego życiorysu świętego Mikołaja. Jedynym wiarygodnym dokumentem jest
Historia o oficerach. Historia o oficerach jest najstarszym tekstem dotyczącym Mikołaja. Została spisana około 400 roku, stosunkowo niedługo po jego śmierci. Niestety nie zachowały się żadne teksty z czasów jego życia, ale późniejsi autorzy prawdopodobnie mieli z nimi styczność. Jestem w kościele Hagia Sofia w Iźniku, gdzie w 787 roku odbył się drugi sobór nicejski. Wraz z rozwojem kościoła zaczęto zastanawiać się nad świętością Chrystusa. Pewien prezbiter, Ariusz, głosił, że Jezus był śmiertelnikiem i że Syn nie był równy Ojcu. Należało tę kwestię wyjaśnić. Decyzje podjęte na pierwszym soborze nicejskim w 325 roku miały być kluczowe dla przyszłości chrześcijaństwa. Rozważano, czy Syn jest równy Ojcu i czy istotność osób Trójcy Świętej jest sobie równa. Mikołaj wybierał się na sobór nicejski. Nie ma jednak pewności, czy w nim uczestniczył. Jego imię nie widnieje na żadnej z list uczestników. Dysponujemy listą około 200 uczestników, ale wiemy, że było ich ponad 300. Być może Mikołaja nie było na krótkiej liście, ponieważ nie dotarł na początek obrad. Jednak jego imię widnieje na listach, które wymieniają ponad 300 uczestników. Informacja o tym, że Mikołaj uderzył w twarz Ariusza podczas soboru, nie jest potwierdzona. Nie ma żadnych protokołów, ale nie jest to wykluczone. Dyskusje na soborach bywały niezwykle zaciekłe. Istnieją zapiski o takich incydentach podczas soborów, dlatego to mogło się zdarzyć. Pierwszy sobór nicejski odbył się w 325 roku. Mikołaj musiał się czuć zaszczycony możliwością uczestnictwa w tak ważnej dyskusji dotyczącej świętości Jezusa. Był on również jednym z podpisanych pod credo, które obowiązuje do dziś. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego. Mikołaj miał ponad 60 lat, gdy uczestniczył w soborze. Był jednym z najstarszych biskupów. Widać było na nim ślady wieloletnich prześladowań, które świadczyły o autentyzmie jego wiary. Prawdziwi wierni podczas prześladowań i tortur nie wyrzekają się wiary. Mikołaj był w więzieniu za czasów Dioklecjana,
Jednak nie zaparł się wiary. Większość świętych z tych czasów zginęła śmiercią męczeńską. Natomiast Mikołaj został świętym dzięki temu, jak żył, a nie jak umarł. Dlatego jest wyjątkowym świętym. Oto ruiny pałacu Konstantyna w Iźniku. Poziom wody jest teraz znacznie wyższy niż w IV wieku. Ostatnio archeolodzy odkryli pod wodą ruiny kościoła. Ten kościół zbudowano na cześć męczennika imieniem Neofit, który zginął w tym miejscu w 303 roku. Istnieje wiele historii o świętym Mikołaju. Niektóre z nich zostały spisane w VIII wieku, inne to tylko przekazy ustne. Jedna z historii opowiada o długiej wędrówce Mikołaja do cesarza. Chciał go poprosić o obniżenie podatków w swoim regionie, Licji. Udało mu się przekonać cesarza do wprowadzenia niskich podatków. Gdy tylko Mikołaj otrzymał ten dokument podpisany przez cesarza, zwinął go i rzucił do morza. Następnego dnia cesarz chciał odwołać swoją decyzję i zażądał zwrotu dokumentu, na co Mikołaj mu odpowiedział, że go nie ma. W Mirze rybacy wyłowili ten dokument i odkryli, że podatki w ich regionie zostały obniżone. Kiedy w Mirze zapanował głód, Mikołaj bardzo się martwił o wiernych. Do portu zawinął statek pełen zboża, płynący do Aleksandrii. Mikołaj zdołał przekonać kapitana do oddania części zboża. Kapitan bał się, że w Aleksandrii będzie musiał pokryć koszty brakującego towaru, ale Mikołaj go uspokoił. Zapasów zboża starczyło na 2 lata oraz na nowy siew. Inna historia mówi o tym, że Mikołaj zniszczył świątynię Artemidy w Mirze. Artemida to grecka bogini płodności. Mikołaj z pewnością nie chciał, by wierni czcili pogańską boginię, ale to, że zniszczył tę świątynię, to tylko legenda. Mikołaj jest postacią bardzo dobrze znaną. Jest patronem żeglarzy. W sterowniach statków z Rosji, Bułgarii, Chorwacji czy Grecji można znaleźć jego wizerunek. Ludzie często pytają, dlaczego święty Mikołaj jest patronem żeglarzy? Kilka historii może to wyjaśnić. Jedna z nich mówi o ogromnym sztormie na Morzu Śródziemnym.
podczas którego żeglarze, obawiając się o swoje życie, modlili się głośno o pomoc Mikołaja. Wtedy on się im ukazał i sztorm ucichł. Ale Mikołaj zniknął. Po wpłynięciu do portu żeglarze udali się do kościoła, aby podziękować za uratowanie życia. Przypadkiem kościół w porcie był pod wezwaniem świętego Mikołaja. I w ten sposób żeglarze go rozpoznali. Być może dlatego jest on patronem żeglarzy. Bez wątpienia życie i opieka duszpasterska Mikołaja wywarły wielki wpływ na wiernych. Już za życia stał się legendą dzięki swojej osobowości, odwadze i głębokiemu oddaniu Chrystusowi. Z tekstów, które mamy do dyspozycji, możemy wywnioskować, że mamy do czynienia z człowiekiem sprawiedliwym i miłosiernym, prawdziwym ojcem ludu. Starożytne źródła podają, że Mikołaj zmarł w Mirze 6 grudnia, ale nie wiadomo, którego roku. Nie ma wątpliwości, że Mikołaj żył za czasów cesarza Konstantyna. Po jego śmierci wiele osób nazywało swoje dzieci jego imieniem. Ten kościół zbudowano w Mirze w V wieku na cześć Mikołaja. W bazylice, która została zbudowana na planie krzyża, znajduje się grób świętego. W całej Licji odkryto wiele klasztorów pochodzących z V wieku. Ten region był wyjątkowy, ponieważ żył tu święty Mikołaj. Oto jedna z archeologów pracująca przy wykopaliskach w podziemiach kościoła. Czy sarkofag w podziemiach jest grobowcem świętego Mikołaja? Tak. Znajduje się w kaplicy pogrzebowej. Pokrywa trumny ma dwa otwory. Grób odwiedzało tak wielu pielgrzymów, że dwie osoby naraz mogły wlewać oliwę. Wierzyli, że oliwa zyskuje uzdrowicielskie właściwości w kontakcie ze szczątkami. Życie Mikołaja ilustrują kościelne freski, namalowane w XI i XII wieku. Nie ma pewności, że cuda na nich przedstawione wydarzyły się naprawdę. Najczęściej były to przekazy ustne. W cuda te wierzą przede wszystkim prawosławni wierni. Ideą każdej pielgrzymki jest odwiedzanie znanego miejsca i przeżycie wydarzeń po swojemu, by stać się silniejszym i poczuć się prawdziwym chrześcijaninem. Dziś Kościół jest popularnym celem pielgrzymów z całego świata, zwłaszcza z Rosji. Pomnik świętego Mikołaja na dziedzińcu Kościoła został sfinansowany przez rosyjski rząd w 2000 roku. W Kościele chodzi o naśladownictwo Chrystusa. Święty Paweł pisze: naśladujcie mnie, jako i ja naśladuję Chrystusa. Księża również starają się go naśladować, tak jak robił to święty Mikołaj. Życie świętego Mikołaja obfitowało w niezwykłe zdarzenia. Po jego śmierci również ich nie brakowało. Przez lata jego szczątki znajdowały się w Mirze, aż ze ścian kościoła zaczęła się sączyć tajemnicza ciecz. Niektórzy mówili nawet, że pochodzi z kości świętego. Przenieśmy się teraz do Włoch.
Po inwazji Normanów, Bari straciło swoją pozycję głównego ośrodka w południowej Italii. W tamtych czasach miasta były w posiadaniu relikwii, dzięki czemu przyjeżdżali do nich pielgrzymi i miejscowe społeczności mogły się bogacić. Wenecja miała świętego Marka, a Bari chciało mieć relikwię świętego Mikołaja. Kupcy z Bari często zatrzymywali się w Mirze, gdy wracali ze wschodu. W 1087 roku kupcy z Bari zatrzymali się w Andriaca i wysłali 47 osób przebranych za pielgrzymów do bazyliki. Włamali się do grobu i znaleźli szczątki Mikołaja pływające w tajemniczej cieczy. Ukradli relikwie i odpłynęli, zanim mnisi zauważyli, co się stało. Statek z relikwią świętego Mikołaja dotarł do Bari. Bari zdobyło więc relikwię, a prestiż tego miasta trwa do dziś. Często określa się je mianem miasta świętego Mikołaja, a sam Mikołaj Mikołajem z Bari. Do dziś relikwia świętego Mikołaja jest strzeżona w bazylice w Bari. Gruba warstwa betonu nie pozwala na ponowną kradzież. Co jakiś czas z grobowca odsączana jest ciecz, którą po rozcieńczeniu kupują pielgrzymi. Przez lata sława tego świętego rozprzestrzeniła się po całym świecie. Czy możemy się jeszcze czegoś dowiedzieć o świętym Mikołaju? Wiemy, jak wyglądał. W latach 50. XX wieku, podczas wykonywania prac konserwacyjnych, Watykan zezwolił na zmierzenie czaszki oraz innych kości. W 2004 roku antropolog twarzy podjęła próbę zrekonstruowania twarzy świętego. Dr. Caroline Wilkinson jest znaną na całym świecie sądową rekonstruktorką twarzy. To zadanie było dla mnie wyzwaniem. Musiałam stworzyć trójwymiarowy model, mając do dyspozycji jedynie dane w dwóch wymiarach. Drugim powodem było jego znaczenie historyczne. Stworzenie trójwymiarowego modelu czaszki oraz zrekonstruowanie wyglądu świętego Mikołaja było bardzo interesujące. Ta rekonstrukcja twarzy pozwala nam zobaczyć, jak naprawdę wyglądał święty Mikołaj z Miry. Dziś jednak wiemy o wiele więcej. W 2014 roku dr Caroline Wilkinson, mając do dyspozycji nowocześniejszą aparaturę, zaktualizowała rekonstrukcję twarzy. Nowa rekonstrukcja twarzy pokazuje tę samą twarz co poprzednia, ale struktura jest zupełnie inna. Wynika to z naszej wiedzy o ludziach żyjących w tamtym okresie. Ten obraz jest bardziej wiarygodny niż popularny wizerunek świętego Mikołaja. Widzimy mężczyznę po 60, z długą brodą, okrągłą głową i kwadratową szczęką. Mikołaj miał również złamany nos, który nie zrósł się prawidłowo. Być może stało się to podczas prześladowań. Oto dokładna podobizna świętego Mikołaja. Widać uszkodzenie jego kości nosowej pomiędzy oczami. Jest to skutek więcej niż jednego złamania. Kość została przesunięta w bok i nierówno się zrosła. Stąd wiemy, że to było uderzenie w nos.
Nie wiemy natomiast, jak do tego doszło. Mogło to się wydarzyć na wiele sposobów. To bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakimi osobami byli tak naprawdę znani ludzie. W przypadku kogoś tak ważnego jak święty Mikołaj, biorąc pod uwagę to, jakim był jego wizerunek przez lata, interesujące jest to, co może poprzeć nauka, a nie religia czy propaganda. Wiemy, jak wyglądała jego twarz. Istnieją pewne domysły dotyczące jego zarostu, ale mamy coś więcej niż opowieści o wyglądzie świętego Mikołaja. Wiemy, jaką był osobowością. Mikołaja określa się często mianem patrona wszystkich. Nie jest to dalekie od prawdy. Jest między innymi patronem dzieci, żeglarzy i niewinnych. Wynika to częściowo z różnorodności historii, jakie o nim znamy. Jest patronem kościołów w Teheranie i w Tokio. W Rosji 70% kościołów jest pod wezwaniem świętego Mikołaja. Na całym świecie jest wiele kościołów świętego Mikołaja. W Stanach Zjednoczonych około 500-600 kościołów katolickich, prawosławnych oraz protestanckich. Proszę zwrócić uwagę na ekumenizm. Mikołaj był człowiekiem wielkiej wiary. Nie zapominajmy, że przede wszystkim był chrześcijańskim duszpasterzem, biskupem, kierującym się Słowem Bożym. To powinno być najważniejsze dla chrześcijańskich rodzin chcących przestrzegać świątecznych tradycji. Nie trzeba odrzucać konsumpcyjnego podejścia ani popularnego wizerunku świętego Mikołaja. Można pogodzić naszą wiarę z domowymi tradycjami związanymi z Mikołajem. Dzieci na całym świecie wyczekują w Wigilię przybycia tej legendarnej postaci. Prawdziwy święty Mikołaj zostawił po sobie dziedzictwo, które jest skarbem o wiele cenniejszym niż kolorowo zapakowane prezenty. Święty Mikołaj zaczął być kojarzony ze świętami Bożego Narodzenia. Nie ma w tym niczego złego. To pozwala odnaleźć drogę do Jezusa, który jest najważniejszy w tych świętach. Święty Mikołaj wskazuje na coś więcej niż tylko na swoją osobę. Podkreśla, że lepiej jest dawać niż brać. Chodzi o współczucie, a nie o konsumpcję. Chodzi o potrzebujących, a nie o chciwych. Święty Mikołaj pomaga ludziom zrozumieć, co naprawdę liczy się w świętach Bożego Narodzenia. Wszystko, co robił, wynikało z jego wiary. Hojność jest spadkiem po świętym Mikołaju. Wróćmy do historii trzech posagów. Mikołaj nie miał powodu, żeby się angażować w tę historię. Nie znał tych ludzi, nie był im nic winien, a jednak postanowił działać. To powinno nas zainspirować do wyjrzenia poza nasze ciasne horyzonty i poszukania w naszym otoczeniu ludzi, którzy potrzebują pomocy. Szczególnie podczas świąt Bożego Narodzenia. Mikołaj jest często postrzegany jako radosna i beztroska osoba. Ale w rzeczywistości było inaczej. Był człowiekiem wielkiej wiary i odwagi. Gdyby żył współcześnie, martwiłby się dzisiejszymi problemami. Głodem, prawami człowieka, handlem narkotykami, niewolnictwem, karą śmierci i nadużyciami podatkowymi. Ale to już nie jest historia dla dzieci. Opracowanie wersji polskiej, Fundacja Lux Veritatis we Wrocławiu. Tekst Anna Buca, czytał Roman Baczyński.